spotkanie z waszym arcypasterzem i wspólne przeżycie waszej cudownej procesji Bożego Ciała, wizyta także w seminarium nowoczesnym, a przecież o tak siedlanych tradycjach i w Instytucie Teologicznym, a w ogóle spotkanie z Kościołem Lwowskim, z miastem Lwowem, miastem tylu błogosławionych arcybiskupów i kapłanów, miastem Konopnickiej i Herberta, miastem metropolii łyczakowskiej, jak wspomniał ksiądz arcybiskup, sekretarz także generalny Konferencji Episkopatu Polski, a wreszcie ordynariusz jednej z najstarszych polskich diecezji. Nie mogę nie mówić do was o nim. Zaś 25-26 września Konferencja Episkopatu Polski w Płocku. Zapadrze,